marzenia związane z aktorstwem, jaką rolę chciałabyś odegrać? O, to jest ciężkie pytanie. Ja na pewno tak, mam dwa marzenia. Jedno jest takie, które się już ma termin ważności, bo chciałabym zagrać u Polańskiego. A jak wiemy, nikt nie jest nieśmiertelny, więc mój czas na spełnienie tego marzenia jest stosunkowo nieduży. A drugim moim marzeniem jest rola bardzo takiej złożonej psychicznie postaci, czyli na przykład jakiejś kobiety, która zamordowała kogoś ze swojej rodziny, albo dziecko, albo rodziców, albo kogoś takiego ważnego, tylko że ważne jest to, że ja bym chciała, żeby tą postać można byłoby bronić. Żeby to, co ona zrobiła, nie było takie oczywiste, że jest, nie wiem, że jest psychopatką, że jest chora, że trzeba ją, nie wiem, wsadzić do więzienia i żeby tam zgniła, tylko po prostu taką postać, która by była dla widza nieoczywista, która by była mroczna, a z drugiej strony taka niedookreślona. Jak powiedziałaś, termin jest określony. Czy jakieś pierwsze starania były o tę rolę u Polańskiego? Niestety nie, ale muszę zacząć się starać. Na jacuzzi już jestem za stara, więc myślę, że muszę znaleźć jakiś inny sposób. Dziękuję bardzo.